Chat GPT otrzymał ogromną aktualizację, która wprowadza wiele usprawnień i daje Ci nowe możliwości. W tym filmie pokażę Ci, co zostało dodane i jak korzystać z nowych funkcji. Zaczynamy. Nowa aktualizacja wprowadziła zmiany w interfejsie użytkownika. Od teraz nie trzeba się już przełączać pomiędzy zakładkami, które były widoczne u góry. Teraz wszystko jest zbudowane w podstawowy chat. System automatycznie wybiera model, z którego ma skorzystać, bazując na pytaniu, które zadasz. Pisałem proste polecenie, robot pracuje przy komputerze i otrzymałem zdjęcie. Poprosiłem system, żeby napisał mi informacje na temat modelu GPT 4 Turbo no i dostałem listę informacji wraz ze źródłami, z których system skorzystał, więc mogę zweryfikować te wszystkie informacje. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego ten model GPT 4 Turbo jest tak wyjątkowy. Już tłumaczę. Przede wszystkim został wytrenowany na danych do kwietnia 2023 roku, więc posiada ogrom nowej wiedzy, która jest niedostępna we wcześniejszych wersjach modelu. Dodatkowo system potrafi przetworzyć o wiele dłuższy kontekst. Może przetworzyć około 3. Stron informacji, więc jest to ogromny postęp w stosunku do wcześniejszych modeli. Kontekst to ilość tekstu, która może być zapamiętana przez model i wykorzystana do udzielania ci odpowiedzi. Ale to nie wszystko. Chat otrzymał nową funkcję, która pozwala na dopasowanie modelu do Twoich potrzeb. Możesz go wytrenować na Twoich danych, przesłać mu konkretne instrukcje, jakie cele ma realizować, no i możesz stworzyć Twojego wirtualnego pomocnika. Dodatkowo system może być zintegrowany z narzędziami zewnętrznymi. Najbardziej niesamowite jest to, że możesz te wszystkie Zadania wykonać samodzielnie bez dużej wiedzy technicznej. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić. Ta funkcja jest dostępna dla płatnych użytkowników, i być może nie masz jeszcze dostępu do wszystkich funkcji, ale za jakiś czas powinno się to pojawić. Wejdź sobie na Explore. I tutaj znajduje się właśnie panel MyGPTs. I w tym miejscu możesz sobie stworzyć modele, które będą dopasowane do Twoich potrzeb, wytrenowane na Twoich danych. Poniżej znajdują się modele przygotowane przez OpenAI. One są domyślnie dostępne. Mamy tutaj kilka modeli, na przykład tutaj mamy takiego tutora matematycznego, który pomaga dzieciom w nauce. Mamy system do tworzenia nalepek. Możemy sobie go uruchomić. No i tutaj poprosić o stworzenie na przykład jakiejś naklejki. W tym wypadku możemy napisać napisać robot z napisem AI. Po chwili otrzymamy projekt naklejki robota z napisem AI. Wszystko się zgadza, możemy sobie go pobrać i wykorzystać do swoich potrzeb. Każdy z użytkowników płatnej wersji może stworzyć swój dedykowany model, więc tych rozwiązań będą milionem. Dlatego OpenAI przygotowuje specjalny sklep, w którym będzie można znaleźć różne modele i zarabiać na nich, więc jest to na razie taki projekt na przyszłość nie jest jeszcze opublikowany. Teraz pokażę Ci, jak stworzyć takiego własnego GPT-stu pasowanego do Twoich potrzeb. Wystarczy, że klikniesz sobie w ten plusik. Teraz zobaczysz dwie zakładki. Create i Configure, a po prawej stronie będzie podgląd działania systemu. System działa bardzo prosto, wystarczy, że będziesz prowadził rozmowę z botem i on pomoże Ci przygotować Twój dedykowany model. Jeśli nie znasz języka angielskiego, to możesz na początku napisać Pisz do mnie po polsku. Teraz komunikat zostanie przetłumaczony, no i musisz odpowiedzieć, jakiego GPT potrzebujesz. Ja wpiszę sobie tutaj coś takiego. Potrzebuję asystenta, który pomoże mi w prowadzeniu mediów społecznościowych mojej firmy. Mamy odpowiedź, niestety jest po angielsku, ale możesz znowu napisać, żeby pisał po polsku. Ja zostawię to tak, jak jest. No i mamy tutaj propozycję nazwy tego systemu Social Media Guro. Mi ta nazwa się nie podoba, więc wpiszę tutaj inną. Ta nazwa nie ma większego znaczenia, możesz ją zmienić w każdej chwili. To samo tyczy się zdjęcia, które zaraz zostanie wygenerowane. Teraz, system, właśnie na podstawie tej nazwy, stworzy nam tutaj taką miniaturę. Możesz to w każdej chwili zmienić, możesz poprosić również o inne zdjęcie, jeśli to, które stworzy, ci nie odpowiada. No, moim zdaniem wygląda całkiem nieźle, więc zostawię sobie takiego asystenta. No, i teraz mogę napisać, że jest ok. Teraz system prosi o doprecyzowanie kontekstu, o określenie celu tego modelu. Jest to kluczowe pytanie, i od tego, co tutaj wpiszesz, zależy w dużej mierze to, w jaki sposób system będzie działać. Pamiętaj, żeby dobrze określić cel, kontekst, sposób, w jaki system będzie się z Tobą komunikował, język, w jakim będzie odpowiadał. Im więcej informacji tutaj doprecyzujesz, tym ten model będzie lepszy. Co tutaj wpisać? Na początek wpisz sobie coś prostego i potestuj. Przygotuję specjalną, szczegółową lekcję na ten temat w moim kursie online. Teraz skupimy się na podstawach. Pisałem tutaj kilka podstawowych informacji, czyli cel. Będziesz tworzył dla mnie atrakcyjne wpisy na media społecznościowe i doradzał mi w kwestiach prowadzenia komunikacji marketingowej. Styl odpowiedzi, czyli opisałem styl odpowiedzi, źródła informacji. Poprosiłem, żeby weryfikował źródła informacji, które wykorzystuje w odpowiedziach. Wysyłam taką wiadomość. Mamy podsumowanie. Tutaj po prawej stronie znajdują się napisy w języku angielskim i przykładowe polecenia, które domyślnie można wysłać na początku. Więc chcę, żeby to było wszystko w języku polskim. Po chwili wszystkie teksty zostały przetłumaczone na język polski i teraz sobie do drugiej zakładki Configure. Tutaj znajdują się wszystkie informacje, które stworzyliśmy właśnie przy pomocy kreatora. Mamy tutaj nazwę, opis, instrukcję, która zostanie wdrożona przez ten model. Mamy zestaw poleceń, które będą wyświetlać się na start, czyli warto sobie tutaj wpisać polecenia, które wykorzystujemy najczęściej. Mamy tutaj zakładkę Knowledge, czyli wiedza. Możemy tutaj przesłać plik z naszego komputera, na przykład PDF lub. Doc. Które będzie zawierał wskazówki i informacje dotyczące konkretnego zagadnienia. W tym wypadku mógłbym przesłać tutaj informacje na temat tego, jak prowadzić media społecznościowe, jak tworzyć atrakcyjne wpisy. Mógłbym przesłać bazę danych, która zawiera na przykład najpopularniejsze wpisy z danej branży, i to wszystko byłoby wykorzystywane w udzielaniu mi odpowiedzi. Jeśli tworzysz własny system, no to możesz tutaj przesłać dokumentację firmową lub jakieś instrukcje, i to wszystko będzie uwzględnione przy udzielaniu odpowiedzi, więc jest to świetne narzędzie, jeśli na przykład chcesz wprowadzić nowego pracownika w jakieś zagadnienie, chcesz stworzyć asystenta firmowego, który będzie pomagał całemu zespołowi w różnych tematach na podstawie tego, co tutaj uwzględnisz. Następnie mamy różne możliwości, czyli możemy sobie uruchomić lub dezaktywować web browsing, tworzenie zdjęć lub kod interpreter. Ostatnia zakładka Ad actions jest opcjonalna, ale daje sporo możliwości. Możesz dzięki temu systemowi łączyć się z innymi narzędziami, na przykład z zapierem i dzięki temu będziesz mógł komunikować się bezpośrednio w dwie dwie Strony z zapierem będziesz mógł odbierać od niego informacje i przesyłać informacje, więc jest to niesamowite i będziesz miał wszystko w jednym narzędziu. Ten system będę jeszcze eksplorował i być może za jakiś czas nagram na ten temat poradnik albo znajdzie się lekcja w moim kursie online na ten temat. Teraz mamy ostatni krok, czyli zapisanie całego systemu. W prawym górnym rogu masz przycisk, zapisz, save i mamy trzy opcje. Albo zapiszesz ten projekt jako prywatny, będzie dostępny tylko dla Ciebie, albo będzie publiczny, ale tylko osoby z linkiem będą miały do niego dostęp, albo upublicznisz go. Dla wszystkich, i wtedy będzie dostępny w GPT Store. Na razie GPT Store jest niedostępny, więc możemy sobie ustawić Only Me i zapisać taki projekt. Po zapisaniu będziesz mógł korzystać z Twojego nowego asystenta. Będzie dostępny również w panelu po lewej stronie. Teraz koniecznie zostaw mi lajka, jeśli podobał Ci się ten materiał, i zapraszam Cię do kolejnych filmów.